7 marca roku 1751 w Krakowie rozpoczęły się półroczne obchody wielkiego jubileuszu, ogłoszonego przez papieża Benedykta XI dla tych, którzy rok wcześniej nie mogli uczestniczyć w obchodach jubileuszu w Rzymie. W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajduje się Lada Rady Miejskiej, ufundowana przez rajców w celu upamiętnienia tego wydarzenia. Słowo lada od niemieckiego laden, ładować, pakować, oznacza skrzynię. Przechowywano w niej przybory do pisania, insygnia burmistrza, pierścień i berełko. Drewniane ścianki i wieko skrzynki obito srebrnymi blachami z reliefową dekoracją trybowaną, czyli uformowaną przez uderzanie blachy od spodu specjalnymi młotkami. Wieńczy ją półleżąca postać patronki mądrych i sprawiedliwych rządów, Minerwy, trzymającej tarczę z herbem Krakowa. Znaczenie tego przedstawienia odpowiadało funkcji skrzynki używanej podczas posiedzeń Rady, które odbywały się w ratuszu w Izbie Pańskiej, uwiecznionej na litografii według rysunku Jana Kantego Wojnarowskiego. Informację o fundacji Lady z okazji jubileuszu wygrawerowano na odwrocie tarczy z herbem miasta. W czasie trwania jubileuszu wierni odwiedzający katedrę i kościoły Mariacki, Franciszkanów oraz Piotra i Pawła po odmówieniu odpowiednich modlitw mogli uzyskać liczne odpusty. Księgi wydatków oddają zaangażowanie rajców w obchody. Zakupili oni papier pocztowy z brzegami pozłocistymi, aby korespondować z Rzymem, i proch armatni na strzelanie wiwatów. Dbali o czystość trasy procesji jubileuszowej. Zorganizowali w mieście wyżywienie i opiekę dla najuboższych, a także osobiście uczestniczyli w uroczystych procesjach i mszach świętych w kościele mariackim i katedrze.